Cześć, ja jestem Anjon i witam was na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam łatwy do zbudowania team, dzięki któremu zdobędziecie kryształy potrzebne do upgrade'owania waszych Poison i Fire czempionów do 4 gwiazdek. Fire Domain jest trudnym dungiem, ale nawet wykorzystując darmowy healer czempionów da się farmić level 3, od którego zaczynają wypadać fioletowe kryształy. W tym dungeonie czempioni Poison i Fire zadają mniejsze i otrzymują większe obrażenia. I ponieważ ten team wykorzystuje Heksandrę, czyli naszego darmowego Poison Healera i Horusa, darmowego Fire Tanka, może się zdarzyć, że boss nas wykończy, zanim my wykończymy jego. Jednak ponieważ w Dragon Hair nie płacimy za powtórzenie próby, nie jest to dla nas kłopot. Jeśli dysponujecie tankiem i z innego Affinity, możecie podnieść prawdopodobieństwo sukcesu. W moim teamie większość czempionów ma 70 level, tylko Adventurer ma 90 level i Irina ma level 77. Irina jest bardzo dobrym czempionem, pomimo że to tylko rare. Ma bardzo fajny ultimate, na którym ma dispel buffów z naszych przeciwników. Oczywiście potrzebuje do tego accuracy, ale na tym poziomie nie są to zbyt duże wymagania. Innym kluczowym czempionem jest Ayna support, który na swoim ultimate ma dispel debuffów z naszych czempionów na całej planszy, co jest tutaj bardzo, bardzo użyteczne. I oczywiście Heksandra, świetny darmowy healer, która ma na swoim battle skillu oprócz leczenia dispel jednego debuffu z naszego jednego czempiona, co także pomoże nam utrzymać się przy życiu. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób rozstawieni są czempioni na polu bitwy. Dzięki takiemu rozstrzeleniu nie będziemy otrzymywać dodatkowych obrażeń od bossa, który wykonując swój ultimate sprawia, że czempioni otrzymują także obrażenia od swoich sąsiadów. Przejście fal nie jest tutaj kłopotem, więc przyspieszę troszeczkę ten film i przejdziemy od razu do bossa. Boss stanowi spore zagrożenie ze względu na to, że umieszcza na naszych czempionach debuff, który się stakuje i im więcej staków mamy, tym mocniej nas potraktuje swoim ultimate'em. Dlatego ważne było, żeby te debuffy usuwać i oprócz tego rozmieszczenie naszych czempionów na polu bitwy pozwoli nam przeżyć jego ataki ultimate. Po upgrade'zie tego teamu do levelu 90 można przejść na level 4 Flame Domain, żeby farmić te epickie kryształy jeszcze szybciej i upgrade'ować czempionów Fire i Poison do 5 gwiazdek. Jeśli macie jakichś innych dobrych czempionów, możecie poeksperymentować z tym teamem. Tak jak mówiłem, jakiegoś tanka z innego Affinity, może healera lepszego niż Heksandra, który potrafi usuwać debuffy nie tylko z jednego naszego czempiona. Śmiało wymieniajcie ich, eksperymentujcie. Tank na poziomie 70 powinien sobie poradzić z tym trzecim poziomem Flame Domain, chociaż mój akurat niestety padł pod sam koniec tego runu, co jednak nie przeszkodziło mi zakończyć sukcesem i zdobyć kryształy, dzięki którym będę mógł podnieść go do 4 gwiazdek już niedługo. Dobrze jest, kiedy tank ma w swoim asortymencie attack penalty, najlepiej 2. Dobrze mieć też dodatkową tarczę. Jeśli macie kłopot, możecie przełączyć Adventurera na Frost Affinity, dzięki czemu będziecie mieć dodatkową przeżywalność od niego. Udało się, więc życzę wam powodzenia. Jeśli podobał wam się ten film, zostawcie proszę łapkę w górę. Będę też wdzięczny za wszystkie suby. Mówił Anjon, do zobaczenia.